Nie wiem, kochani, jak to zrobiliście, ale jak tak patrzę na waszych gości, to wszyscy jacyś tacy smutni, poważni. Mam jedno wytłumaczenie. Może są smutni, dlatego że wczoraj przegraliśmy. No nic, trzeba żyć dalej. Jak to mówią starzy górale, nic się nie stało. Jeszcze was nie zatrudnię na moje wesele, ale może za 4 lata, może się coś uda. Jak dzisiaj złapię welon, to... Everything she does is magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. A jak, zestresowany jesteś? Nie, na razie nie. Na razie? Nie, na razie nie. No, to spoko. Ja tylko tańczę. Czyli jednak. It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she does just turns me on. Ask her if she'll marry me in some old-fashioned way, but my silent fears are Śpiewałeś się? Ładny ten, nie. Nawet mi nie latają ręce, także jest spoko. Jest, to mi latają. Nie, zobacz. Wasz ślub. To, co teraz robicie, ta msza święta, to jest bardzo poważna sprawa. Z jednej strony jest wielka radość, nie ma co ukrywać, wydarzenie pełne radości, entuzjazmu, no bo co tu dużo mówić, jesteście teraz w tym momencie najszczęśliwszymi ludźmi na całym świecie. Spośród tylu, tylu milionów, miliardów ludzi znalazła się Kasia, znalazł się Darek. No i chcą spędzić ze sobą całe życie. Czyż to nie jest wielka radość znaleźć osobę, która chce spędzić ze mną całe życie? Takie dobre spaghetti pani Jala zrobiła. Chyba coś zjeść, bo tam nic nie będzie. Czy pan Wiesiek tam nie chciał dołożyć pieniędzy? No i tak będzie samo trochę, ja się nie chciałam, że... Jedziesz. Dobra, bo na razie mam tylko czoło. Znaczy, ja go odwoziła tam później. To mówi, przyjedź o 2:30 do domu, albo on był tak zasony, że nie pamięta tego w ogóle. Nie mógł harmonii wsadzić w ogóle do bagażnika.